witam pana Jarosława. W Szczebrzeszynie wciąż brzmi w Trzecinie. Nie, nie, nie! Proszę, błagam, nie. To znaczy, że obniżacie drugą osobę. To znaczy, że obniżacie mnie. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Dzisiaj wróciłem do was z odcinkiem, w którym chcę opowiedzieć wam trochę o języku polskim, o formach grzecznościowych i o tym, jak można ładniej mówić po polsku, zamiast używania takich słów jak witam na początku. Ostatnio miałam na Instagramie taką dyskusję, powiedzmy, o tym, że ktoś napisał do mnie witam. Normalnie szlak trafia mnie, jak ktoś do mnie pisze witam i jak... Tylko witam. Witam jest straszne. Moi kochani, nie używamy słowa witam samego na początku mailu, na początku jakiejś wiadomości, którą wysyłamy do kogoś. W odpowiedzi, owszem, można wysłać witam cię. Słowo witam, owszem, jest jakby poprawnie używane, ale w ogóle nie jest grzeczne. Jest bardzo niegrzeczne, jak ktoś zaczyna swój mail słowem witam, dlatego że witam ja, które króluję tutaj. Witam ja, które rządzę. To jest moje terytorium, więc ja mówię do was, witam was bardzo serdecznie. Ale jeśli wy do mnie piszecie witam, że potem swoje pytanie, to znaczy, że obniżacie drugą osobę. To znaczy, że obniżacie mnie. Ale jeśli ja piszę do kogoś witam, czyli ja sam witam, dobrze przyjechałem, dobrze, że przyjechałem, witam, to już nie jest ładne. Wita się kogoś. Zawsze można powiedzieć witam was bardzo serdecznie, tak jak ja mówię. To jest jak najbardziej w porządku. Witam cię, kochanie. Jak najbardziej w porządku. Witam pana prezydenta. Jak najbardziej w porządku. Witam pana prezesa. Jak najbardziej okej. Ale same witam... Nie, nie, nie! Proszę, błagam, nie, nie używaj, przynajmniej, dobra, do mnie nie piszcie witam, bo normalnie krew zalewa mnie, jakby normalnie szlak trafia, źle się z tym czuję, jak ktoś do mnie pisze witam i zacznę nie odpisywać na wiadomości, jeśli ktoś pisze witam, sam witam do mnie. I to będzie taki mój protest z tym, żeby polepszyć naszą kulturę grzecznościową z językiem polskim, bo ten język jest tak piękny, ten język jest tak doskonały i bogaty, że naprawdę szkoda jest nadużywać takich wyrazów, które nie są w porządku. Także jest bardzo niegrzeczne, jeśli piszecie do kogoś witam. Pierwszą opcją jest to, żeby napisać witaj. Witaj, witajcie, jest jak najbardziej lepiej, jakby jest przynajmniej lepiej, jest do drugiej osoby, a nie jest tak samolubnie jak witam. Witam, witam i patrzę na was wszystkich stąd. Witam właśnie daje takie uczucie. Ja słyszałam o tym wcześniej, jak pracowałam w hostelu i odpisywałam na maile, kazali nam nigdy nie pisać do kogoś witam, bo po prostu do klientów się nie pisze witam. To jest bardzo nieładne. Zawsze to miałam na myśli, jakby z tyłu głowy zawsze pamiętałam to, że nie pisze się witam do nikogo. Potem dostałam się na studia na Uniwersytecie Warszawskim i tam też mi nam mówili, że do profesorów nigdy nie pisze się witam, bo profesorowie mogą normalnie się obrazić na to i nie odpisywać na maile. Czyli do profesorów też, jakby wtedy też potwierdziło mi się, że nie mówi się witam, a teraz jeszcze w Szczebrzeszynie byłem. W Szczebrzeszynie wciąż brzmi w Trzecinie. Byłem teraz w Szczebrzeszynie na Festiwalu Języka Polskiego, festiwalu Stolica Języka Polskiego, czyli Szczebrzeszyn. Byłem tam i przez 5 dni tam przedziałam i naprawdę dużo wyczerpałam. Dużo się dowiedziałam o grzeczności, jak można być grzecznym językowym. Że jak na przykład pisać ty, ci, ciebie z dużą literą, jak się zwracać do kogoś, kiedy powiedzieć do widzenia, zostawić ostatnie żegnanie zawsze gospodarzowi, żeby on powiedział ostatnie słowa, albo najważniejsze, myślę, że głównym tematem, o Jezu, jak jest gorąco. Chcę powiedzieć jedno, że witam, jeśli używacie witam, to jest bardzo sposób samolubny sposób do wyrażenia się i do przywitania się i to wcale nie jest miłe. Chyba, że ktoś w odpowiedzi mówi witam cię albo witam pana, to jest w porządku, witam panią albo witam państwa,
to jest jak najbardziej w porządku. Bo jeśli powitam, po słowie witam, używa się jakiś biernik, czyli kogo witam, to wtedy jest jak najbardziej w porządku. Witam cię, mój drogi. Witam cię, moja droga. Witam pana Krzysztofa, witam pana Władysława, witam panią Marzannę, witam pana Jarosława. To jest to, co jak najbardziej formy, które są w porządku. Bo witasz i mówisz i zwracasz się, że kogo witasz i wtedy to jest miłe dla tej osoby. Ale jeśli przechodzisz gdzieś i mówisz witam, witam, nie. To jest bardzo złe. To obniża innych, do których się zwracasz. Chyba, że jest się Bogiem. Chyba, że jest się, nie wiem, jakąś bardzo wysoką osobą, która mogłaby sobie pozwolić, żeby tak się zwracać do kogoś. Nie wiem. Może prezydent mógłby tak się zwracać do kogoś, ale jakby nie znam wszystkie te jakby statusy społeczne, czy to jakby te poziomy społeczne faktycznie dają jakąś tam moc do jakby do zwracania się do kogoś inaczej. Tak, owszem, jakby na początku zawsze jesteśmy na pan, pani, ale to nawet nie o to chodzi tutaj. Jakby wiem, że są różnice kulturowe, ale ja teraz mówię tylko o tej polskiej rzeczywistości, a nie o jakimś międzynarodowej różnicy kulturowej, tak? Jakby, owszem, w Hiszpanii na przykład ze wszystkim jesteś na tu, jesteś na te od razu, czyli wszyscy jesteśmy tu, puedes, comes, ves, wszystko jest tu, od razu, nawet jak jest klient w Biedronce, ich Biedronce, w Mercadonie, albo jeśli jakby gdziekolwiek jak jesteś jakby nawet klientem, albo jesteś trochę starszy, chyba że jesteś znacznie starszy i już masz jakby, już widać, że trzeba jako seniora ciebie szanować, to wtedy jakby zwraca się usted po hiszpańsku. Ale teraz nie mówimy o Hiszpanii w ogóle, mówimy teraz tylko o polskim i polskiej rzeczywistości. I o języku polskim, bo tutaj mamy pan. Ze wszystkim jesteśmy na pan. Chyba, że na przykład jesteśmy w Poznaniu albo gdzieś na zachodzie Polski, a wtedy ludzie nie mają już kije w tyłku i już od razu mogą przyjść z tobą na te i to jest miłe bardzo. Ale przeważnie w polskim klimacie grzecznościowym jesteśmy ze wszystkim na pan, pani. A potem jeśli ta osoba już mówi, że a, cześć, daje rękę i mówi Michał, to możesz ze mną przejść na te. Dużo ludzi też jakby, ja też jestem wyluzowany, więc dużo też ludzi pisze do mnie od razu hej stare, siema stare, albo jakby to są też jakby najbardziej w porządku. Tylko jedynie witam nie jest w porządku. Witam obniża mnie jako odbiorcę tej wiadomości. Tego odbiera szacunek, który miałbym mieć w stosunku do tej osoby, która pisze tę wiadomość. A potem jakby trochę jest mniej chęci u mnie, żeby odpisywać nawet na takie wiadomości. Więc proszę, jeśli piszecie do mnie cokolwiek, to bardzo chętnie was zachęcam do pisania nie witam, albo witam cię, albo witaj tylko, albo cześć, albo dzień dobry, jakokolwiek chcecie. Jakby ja nie wybieram, kto chce ze mną przyjść na te, kto nie chce przyjść na te, ale jakby ja tak odbieram, że jeśli piszesz witam, ja mam do ciebie, jakby jeśli ktoś pisze do mnie witam, ja tak odbieram, że oczekuję, ta osoba oczekuje ode mnie, żebym mówił do niego, do niej, pan, pani, a ta osoba jest cały czas ze mną na ty. I to nie jest w porządku. Witam daje takie uczucie, więc proszę uważajcie. Nie tylko w korespondencji ze mną, ale w korespondencji w całym światem po polsku. Jeśli gdziekolwiek, komukolwiek piszecie po polsku, słowo witam jest niefajne. Więc tak polecam trochę uważać, jeśli chodzi o witam. Myślę, że wszystko powiedziałam o tym witam. Oczywiście po tej dyskusji na Instagramie już od razu miałam pierwsze żarty, że od razu jakby jak kogoś spotkałam na ulicy, od razu do mnie witam, witam! No to... to znaczy, jeśli ktoś z kimś się znam, tak jak najbardziej, możemy robić różne żarty. Tak. Ale jeśli z kimś się nie znam, wolałbym nie dostawać takich wiadomości. I myślę, że dużo ludzi tak jak ja ma. Więc jeśli ta wiadomość
dotarła do was i jeśli wy też się zgadzacie ze mną, że nie używa się tego witam, proszę przekażcie tę wiadomość innym, bo uważam, że warto jest rozpromować taki ładny polski. To znaczy nasz język polski, ja już myślę po polsku od 4 lat, więc raczej mówię nasz język polski. Nasz język polski jest tak cudowny, że naprawdę szkoda to rozwalić takimi brzydkimi słowami albo brzydkimi... Dobra, brzydkie słowa są też potrzebne. Ja jakby uważam, nie jestem ignorantem. Ja wiem, że ja sam też zdarza się, że przeklinam. Zdarza się, ale nie co drugie słowo, nie co zamiast przecinku, nie używam takich słów. Natomiast uważam, że można też mówić ładnie. I skoro można mówić ładnie, dlaczego mówić błędnie? A te błędy mogą być i gramatyczne, i społeczne, i... A, po polsku stąd się liczę. Kiedyś wam mówiłem o tym. Cieszę się, że byliście ze mną dzisiaj. Jest bardzo gorąco w Warszawie. A ja zaraz idę na spotkanie ze znajomymi. Życzę wam cudownego życia. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi i mówcie ładnie po polsku. Bo już myślę, że ja trochę tak krok po kroku, jestem na polskiej uczelni, jestem na Uniwersytecie Warszawskim i tym bardziej jak ciągle zanurzam się w tej polskości takiej literackiej, naprawdę chcę, jakby jako perfekcjonista chcę podchodzić do wszystkiego i chcę, żeby było to naprawdę ładnie przekazane, jakąkolwiek wiadomość, która istnieje w ogóle, przynajmniej te które są jakby wyprodukowane przeze mnie. Bardzo chcę, żeby były ładnie powiedziane, bezbłędnie powiedziane, więc wy też, jeśli widzicie jakieś tam błędy w moim polskim, bardzo proszę, możecie mi poprawić jak najbardziej. Ważne jest to, żebyśmy mówili dobrze, przede wszystkim bezbłędnie i to znaczy błędy są też słodkie, owszem, jakby nie ukrywajmy, tak? Jak robi się przez obcokrajowców, nawet co jest jeszcze są ładniejsze, ale nie możemy się zgubić w tych błędach, nie możemy... Już teraz, proszę was, teraz ok jest polskim słowem, teraz XD jest polskim słowem, teraz NW też jest polskim słowem, nie wiem. Więc jakby są takie rzeczy, które... Jak widzę od młodszych pokoleń takie rzeczy, że ok, trochę robi mi się, że tak, że tracimy faktycznie to, o czym dbaliśmy długo, jakby nasz język polski tyle lat przeżył, tyle lat jakby od serca do serca zostało przekazywane. Nie po to, żebyśmy teraz go rozwalili jakimiś tam brzydkimi wyrazami albo jakimiś tam błędami społecznymi, które są. O tych błędach chcę zrobić inny odcinek, bo jakby nie mówię o tych błędach, które robią obcokrajowcy, bo jakby tak, ja też potrafię robić błędy, ale uważam, że te błędy, które na co dzień Polacy potrafią robić, są znacznie gorsze niż takie błędy rodzajowe, które ja od czasu do czasu robię, bo po prostu w moim języku nie było rodzajów, w moim języku, w którym się urodziłem, tak? Dobra, kochani, żegnam was. Następnym razem będę was witał na moim kanale, jeszcze raz, ale proszę uważajcie za tym witamem. I dobrze, że jesteście. Dziękuję, że jesteście. I do następnego. Pa!